Halo, raz, dwa, trzy. Chyba już mnie widać. Stęskniłem się za wami, powiem szczerze, no bo to już z dwa tygodnie, czy półtora, dwa chyba nawet tygodnie, jak nie było żadnych pojedynków u mnie na kanale, także dzisiaj zmiana. Dzisiaj będziemy mieli aż dwa pojedynki, także witam was w ten piękny wieczór na tych dwóch wspaniałych pojedynkach, a to jest ważne, bo zbliżają się Mistrzostwa Polski Juniorów i dosłownie za cztery dni zaczynamy zmagania, fantastyczne zmagania. No w zasadzie przerosły moje oczekiwania, słuchajcie, zainteresowanie imprezą. 130 zawodników już jest zarejestrowanych. Myślałem, że będzie w okolicach 80-90, no a tutaj zaskok wielki, także mega, mega się cieszę. Zanim zaprosimy pierwszych zawodników, to pokażę wam jeszcze, bo tutaj się bardzo mocno przygotowuję. Ja przyznam szczerze, że ten tydzień to będzie jakaś totalna jazda u mnie z przygotowaniami. To samo zeszły tydzień, tutaj kartony stoją. Pokażę wam, czekajcie. O, proszę bardzo, zwycięzca, tutaj mam taki, o, doszły puchary moje kochane, fantastyczne. To jest pucharek nie dla zwycięzcy dzisiejszego pojedynku, tylko to jest pucharek dla zwycięzcy Mistrzostw Polski Juniorów. Spróbuję go tu gdzieś ustawić, czekajcie, żebyście wyczuli, jaki on duży jest. Mikrofon trochę go zasłania. O, piękny puchar. On ma, żeby was nie skłamać, chyba 55 cm. Więc jest bardzo duży, tak? I taki puchar wyślę do zwycięzcy mistrzostw. Oczywiście są trzy, dla trzech tutaj mistrzów jest jeden. Odpakuję jeszcze szybciutko. O, tutaj mamy drugi, ten jest chyba trochę mniejszy. Tak, ten jest mniejszy. I jeszcze w skrzynce mam ten ostatni, najmniejszy. Natomiast mówię, o tym będę opowiadał więcej. Już w sobotę przez wszystkie te streamy jakoś tak postaram się to ustawić, żeby stały cały czas tutaj ze mną te puchary. Także no mega, mega się tutaj nakręcam. Mam pucharki też przygotowane dla pozostałych grup wiekowych, tak? Czyli za zwycięstwa w grupie wiekowej. No także będzie fajnie. I w sobotę już teraz wam przypominam, wieczorem o 19:30, czy nie, 19:15, będzie podsumowanie eliminacji, podsumowanie wszystkich grup wiekowych, bo grupy będą rozstrzygnięte w pierwszym dniu. I losowanie. Losowanie grup. Mam już przygotowane tutaj michę. Zainwestowałem troszeczkę w Kinder Niespodzianki jakiś czas temu, no ale jak się ma dużo dzieciaków, to dużo inwestycji nie było potrzebnych, długo. Także i tu będą nazwiska pochowane i będziemy sobie uroczyście losować, kto z kim wystartuje w grupie. Także no, bądźcie z nami, bo emocje na pewno duże będą. Ja się już nie mogę doczekać, żyję tym po prostu całe dnie i wielkimi krokami się to wszystko zbliża. Dobra, pogadałem sobie, pogadałem. A teraz pora do rywalizacji przystąpić. Jak widzieliście w opisie, jak widzieliście na miniaturce, zmierzą się dzisiaj zawodnicy ze sobą Jan Łagodzin kontra Maksymilian Misiak. Janek to jest mój podopieczny, Maksymilian tutaj mocno się uaktywnia na serwerze PPO, no ale też na PLSO, tak, więc tutaj ten speedcubing online'owy w internecie, Max tutaj też mocno działa. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj obaj panowie poradzą. I dzisiejszy pojedynek robiony jest w tym formacie, który zobaczycie na mistrzostwach. Przypominam, że pierwsza faza eliminacyjna będzie średnia z 5 zwyczajnie, w drugiej rundzie eliminacyjnej to samo, ale już tych 32, których przejdzie dalej, no będą walczyli ze sobą na punkty. I dzisiaj jest to samo, dzisiaj nie będziemy mierzyć średnich, dzisiaj będziemy liczyli punkciki. Mam przygotowaną nową formatkę na to, no i zobaczymy, trochę się tym wszystkim pobawimy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, przede wszystkim też czasowo. Dobra, chyba jesteśmy gotowi, witam czatowiczów wszystkich, jest was dzisiaj trochę, już widzę, się drużyny robią, kto za kim, no zobaczymy, nie bądźcie takie cwaniaki, niech wygra lepszy po prostu. Dobra, no to co, zapraszam moich zawodników, Janek Łagodzin i Maksymilian. Siemanko. Siemanko, siemanko. Panowie, zrobimy tak, ja spróbuję was tylko trochę przestawić tutaj. Momencik, zrobimy tak. O, tak zrobimy, dlatego że no, jak wiecie, mam tu przygotowaną miniatureczkę waszą. O, jest. Są miniaturki wasze, teraz widzimy was podwójnie trochę na ekranie, ale za chwilę kamery pójdą na wasze kostki, dlatego chcemy was widzieć na pasku tym śmigającym, będziemy liczyli punkty. I po każdym secie zmieni się ta liczba oraz ja pokażę szczegółowo wszystkie wyniki każdego seta. Będziemy sobie to wspólnie tutaj liczyć. Dobra,
Panowie, czy jesteście gotowi? Tak. W takim razie do dzieła. Pierwszego seta będzie zaczynał Jan Łagodzin. Zawodnicy układają na zmianę dzisiaj i pokazują kosteczki w kubkach, tak, żebyśmy... Okej, okay, dziękuję, Max. Max chowa kostkę. Max chowa kostkę. Czekamy na Janka. Dobrze, Janek miesza kostkę i... Dziękuję bardzo, Janek może zaczynać. Pierwsze ułożenie dzisiejszego pojedynku, pierwszego seta. No i tutaj zobaczmy, pierwsze ułożenie zawsze bardzo ważne. Dzisiaj mamy taką namiastkę mistrzostw. Trochę zastój po krosie, ale dalej idzie całkiem płynnie. Tutaj lekkim faworytem jest Max, około pół sekundy przewagi ma, jeśli chodzi o wyniki średnie, ale to ułożenie nie jest złe. Pierwsza próba. 13,94. 13,94 w pierwszym podejściu i odpowiedź Maxa. Tutaj mocne światło widzimy u Maxa, ale widać grunt, że widzimy, że to on układa kostkę. No, ciekaw jestem, jak sobie poradzi z tym pierwszym ułożeniem. Dla niego to też jest pierwszy występ w tego typu pojedynku. Troszkę przylagowane to wszystko, ale chyba będzie podobne ułożenie. Max, jeszcze raz nie widzimy czasu. Jeszcze raz prosimy czas pokazać, bo nie było widać. 14,23 to jest niespełna 30 sekund różnicy i mamy 1-0 w tym secie dla Janka. Mieszamy drugą próbę. Jest ok, dziękuję. Jest ok, Janek, dziękuję, powodzenia. Janek zaczyna kolejną próbę. Max, jeżeli na przykład ma słuchawki, też może się, można zdjąć słuchawki, tak, żeby się wyciszyć, nie słyszeć tego, co mówię. No, a my lecimy z kolejną próbą. Janek prowadzi, myślę, że to trochę skrzydeł mu tutaj doda. No, całkiem fajnie, dobry OLL. Jak sobie poradzi z tym E? A nie, to było... 15,25. Dobra, zobaczmy. 15,25. Lecimy z ułożeniem Maxa. No dobra. Chyba tutaj odzyska trochę sekund Max. Jest poprawne ułożenie, kostka ułożona. Zobaczmy, jaki mamy czas. No, trochę przylagowany tutaj Max dzisiaj. 14,57. 14,57, podobny wynik jak wcześniej, ale tym razem daje to punkt. Jest po jeden w tym secie. Lecimy z trzecią próbą. Okej, okay, dziękuję bardzo. Również Janek, poprawnie, dzięki. No, jest po jeden, ciekawie. Całkiem równo się zapowiada. Zobaczymy, czy cały set będzie tak wyglądał, czy cały pojedynek przede wszystkim będzie tak wyglądał. I Janek rusza. Musimy Janka poprosić, żeby kostkę, żeby wziął ekran trochę wyżej następnym razem. No i przyjemne ułożenie. To będzie chyba jakaś trzynastka, może dwunastka nawet, nie wiem. Nie chcę tutaj przesądzać. 13,08. 13,08.
Bardzo ładne ułożenie. Janek, prosimy, żebyś troszkę wyżej kamerę miał następnym razem, dobra? Bo uciekasz nam z kadru. I odpowiedź Maxa. No, jakie? Chyba kolejna czternastka będzie. Coś w tym stylu mi się wydaje. 12.31. No, nie, 12.31 to jest najlepszy czas póki co. 12.31. Max wychodzi na prowadzenie w tym secie. Lecimy z kolejnym scramblem. Jest ok, dziękuję. Jest ok, Janek, powodzenia. Ach, nieprzyjemny OLL, zobaczmy co z końcówką. G. No, zobaczymy, jak się z tego tutaj wybroni. 14.58. 14.58 to nie jest zła próba. I odpowiedź Maxa. Jeżeli teraz Max ułoży szybciej, wygrywa pierwszego seta. No, co tam wyszło? 15-0-0. No, proszę Państwa, mamy 2-2, ależ walka w tym secie. Od razu na początku pojedynku takie zmagania nam wyszły. Lecimy z ostatnim scramblem. No i teraz, który ułoży szybciej, wygrywa tego seta. Mieliśmy piłkę setową, a raczej kostkę setową po stronie Maxa. Okej, jest poprawnie. Powodzenia, Janek zaczyna. No, ciekaw jestem, który z nich teraz psychicznie będzie mocniejszy. Ach, troszeczkę zgubiony Luka Head w tym ułożeniu. Może jakiś skipek? Fałka. Niezła fałka, ale to chyba będzie słabsze ułożenie. 15-15. 15-15, dość dużo w tym momencie u Janka. No i jak sobie poradzi z tym Max? To jest do zrobienia, ale też nie może sobie tutaj na ludzaku układać. Musi się postarać. Wszystkie ułożenia póki co Max miał lepsze niż te 15-15, więc wszystko wskazuje na to, że pierwszy set będzie dla niego, ale no to jest sport i tu się wszystko może wydarzyć. No i co tam wyszło? Co mamy? Jaki czas? Chyba lepiej. 13.83, a zatem 1-0 w tym momencie prowadzi Max. No i pierwszy punkcik, pierwszy set leci dla niego. Ja wam teraz pokażę, jak wygląda to w tym momencie. Czekajcie, tak. O, proszę bardzo, 1-0. Co ciekawe, średnia zawodników, zobaczcie, no bardzo blisko, 14.40 Janka w tym momencie, kontra 13.99 Maxa. No Max prowadzi i w średniej, i w beście, także no można powiedzieć zasłużone zwycięstwo, chociaż ten set był bardzo, bardzo wyrównany. W secie drugim będzie zaczynał Max, także zmieniamy teraz scenariusz, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi, zobaczymy jak Janek będzie odpowiadał na te ułożenia i lecimy z kolejnym setem. Powodzenia. Jest ok, możecie zaczynać. Jeszcze jest cisza. Mhm.
O, Janek widzę, nie słyszał. Okej, okay, to już teraz zrobimy wspólne ułożenie. Ojej. Przepraszam. Dobrze, ułóż, Janek, ułóż do końca. Ułóż teraz. Ach. A zatrzymałem. No, no dobrze. Przepraszam. Jaki mamy czas? 13:26 w pierwszym ułożeniu. 13:26. Dobrze, to nie są Mistrzostwa Świata, ani jeszcze Mistrzostwa Polski. Janek, proszę Ciebie tutaj o uważność w następnych ułożeniach. Weź teraz dodatkowego skrambla, ekstra skrambla z tego setu. Dobrze. A co się stało? Janek pomylił się i przerwał ułożenie, bo zauważył, że Ty układasz. A. No i tak jakby już dajmy dzisiaj dodatkowe ułożenie. Ćwiczymy sobie procedury przed mistrzostwami. Natomiast musimy na to uważać, tak? Dobra, jest poprawnie ekstra ułożenie. Janek, odpowiedź Janka na pierwszy solf. No to było jedno z lepszych ułożeń Maxa. Ta 13:26 to jest fajna próba. No, ciekaw jestem, czy Janka nie wytrąci trochę z koncentracji ta sytuacja. Trzeci slot i ostatni. No wszystko zależy od ostatniej warstwy teraz. Jakie algi trafi, ale chyba troszkę zabraknie. 13:26 było Maxa i teraz... 14:10. Poprosimy pokazanie czasu. 14:10. Okej, dzięki bardzo. 1-0 dla Maxa w drugim secie. Lecimy z drugą próbą. Okej, dziękuję Max. Prawidłowo. Zaczyna Max. No i ruszył z tą próbą. Drugie ułożenie drugiego seta. Takie wrażenie, jakby Max tutaj nabierał wiatru w żagle. Dwie trzynastki z rzędu. I teraz też szykuje się chyba niezła próba. I co my tu mamy? 12:02 to jest bardzo dobre ułożenie, odpowiedź Janka. No, Janek zdjął już słuchawki, mam nadzieję, że nie podetnie mu to skrzydeł. On też potrafi ułożyć tak dobrze, a dodatkowo no, też trzeba pamiętać, że nie, teraz też Max nie będzie na pewno układał cały czas samych dwunastek. Do końca walczymy, Janek. Lecimy. Ach, troszkę komplikacji we F2L-u niestety. Jeszcze się we F2L-u tutaj miesza Janek. No i to będzie powyżej 15 sekund dość mocno, ale odpadnie jako najgorsze. Niestety będzie... DNF. No i mamy DNF-a w drugim ułożeniu. To są dwa punkty dla Maxa w tym momencie. Szkoda, ostatnie ruchy nie w tą stronę. Lecimy z trzecim ułożeniem. Jest poprawnie, dziękuję. Max zaczyna. No i zobaczymy, no jeżeli teraz wykona trzecią tak dobrą próbę, no to będzie zamknięta praktycznie walka. Chociaż zamknięta niekoniecznie, no bo tu są na punkty. No, ale Janek teraz na pewno dużo do myślenia ma w głowie. Co my mamy? Czy jest możliwość walki? 12:89. Da się pokonać taki wynik, da się to zrobić. Dobra, odpowiedź. Jest krzyż, no, ale no nie może ruszyć Janek, no coś tutaj chyba troszkę się przestraszył tego poziomu, a przecież jest w stanie układać w ten sposób. Fajny OLL, no i dawaj, dobry PLL. Ach, chyba nie będzie tutaj walki z tą dwunastką, ale na pewno lepszy czas niż te wcześniejsze. 14:79 i w tym momencie mamy drugi set
na korzyść Maxa. W tym momencie różnica między zawodnikami to jest około 90 setnych. No dobra, lecimy dalej. W kolejnym secie rozpoczynać będzie Janek. Trzeci set przed nami. Powodzenia. Ja trzymam kciuki za dobre widowisko, czyli żeby był teraz 2-1, żeby teraz Janek też wyszarpał sobie tego seta. No ale to trzeba będzie dobrze układać. Max dzisiaj przygotowany do walki. Jest ok? Jest ok, powodzenia. Zaczyna Janek. No i tutaj kluczem jest start. Dobry cross i fajne wejście w sloty. Tak jak było teraz. Świetnie. No, trzeci slot i ostatni. I dobra ostatnia warstwa. Tak i u. No, nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. 2 sekundy Kari Lanka. Ale szkoda, bo to na pewno była dobra próba. 12-41. No dobra, 14-41, musimy dodać 2 sekundy kary, szkoda. No ale to nie koniec walki. Janek właśnie pokazał, że jest w stanie robić takie ułożenia, także tego seta można jak najbardziej jeszcze wygrać. Przypominam, to jest walka na punkty, a nie na średnie. No ale jeszcze zanim, to poczekajmy, przecież Max musi zdobyć punkt, on musi ułożyć teraz lepiej, jeżeli chce mieć punkcik. No i to będzie chyba dobra próba. Permutacja H ładnie wykończona. Ach, 11.05. No rozpędza nam się tutaj. Rozpędza się Max. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Fajna końcówka, bardzo dobra końcóweczka się trafiła. Grzechem było nie wykorzystać. Lecimy z drugim ułożeniem tego setu. Jest poprawnie, dzięki. Okej. Okay. Płynne, spokojne ułożenie. Płynniutko. Da się to jeszcze tutaj powalczyć z tym. Fajny pierwszy slot. Drugi też przyjemny. Aj, kropeczka. No niestety. I zetka. To będzie jakaś 14, coś czuję. 15.64, jednak trochę więcej, 15.64, odpowiedź Maxa. Max, tak jak mówię, no tutaj nabrał wiatru w żagle, mieliśmy informację, że pół sekundy różnicy jest tylko między zawodnikami, no ale Max układa zdecydowanie poniżej swoich rekordów w tym momencie, tych długofalowych, także bardzo dobry występ, zobaczymy jak w drugim ułożeniu trzeciego seta się spisze. No, znowu fajnie. Znowu dobra końcówka, znowu coś tam zostało na M-kach. 12, no nie widać, niestety zlagowane dość mocno. 12.51, czy dobrze czytam, Max? Max, czy to było 12.51? Tak, tak. Dobra, i lecimy z ostatnim ułożeniem. A ja tutaj do czatu piszę, informuję, że tutaj nie ma średniej, panowie, czyli nawet jeżeli ktoś by zrobił 2 DNF-y w pierwszych ułożeniach, to i tak może wygrać seta, jeżeli potem będzie wygrywał punkty. Janek poprawnie. Jest ok. Oj, nie ten, o, teraz jest ok. No i powodzenia. Janek, do dzieła. Teraz jest ten moment, żeby tutaj wyszarpać kolejny punkt. No, tutaj musi być ułożenie naprawdę płynne, prawie że bezbłędne. Ciężko oczekiwać, że Max teraz po takiej serii dobrych ułożeń ułoży coś słabszego.
Przyjemna końcówka. Fajna ostatnia warstwa. To będzie jakaś 14, może 13. Chociaż ten początek nie był jakiś tutaj. A nie, no tu mocno się przeliczyłem. 16,76. Ostatni próbie i pozostaje zamknąć tę rywalizację Maxowi. Jeżeli Max ułoży szybciej niż 16,76, dzisiaj ten pojedynek wygra. No i takich pojedynków, które mogą okazać się dość nierówne, na mistrzostwach będzie sporo, dlatego że w grupie będą walczyli zawodnicy z czołowych miejsc tabeli, a będą też ci, którzy zajmą miejsca od 24 w górę, także będą też pojedynki mocno rozstrzelone, no ale to tak jak w każdej dyscyplinie. No i kolejny dobry czas. No Max dzisiaj, zobaczmy jaki czas, 12 kolejna chyba, tak? 12,50, ile tam jest? Max, jaki czas dokładnie był? 12 ile? 35. 12,35. 12,35. Okej, okay. W takim razie zdejmujemy to, zobaczmy. No oczywiście tutaj trzeci punkt w tym momencie wędruje do Maxa i zobaczmy wspólnie wyniki. No tutaj dość duża przewaga, Max z każdym setem nam się tutaj rozkręcał, Janek układał na swoim poziomie, Janek układa w okolicach 14,50-15 i jak widzimy średnia Janka 14,77, także bardzo dobra treningowa średnia, 13,09 wyszło u Maxa z każdym setem coraz bardziej, także Max możesz liczyć, jeżeli będziemy Cię tutaj do nas zapraszać, to będziesz musiał dostać teraz Olafa Kuźmińskiego chyba. Nie, no żartuję. Dobra, będzie dobrze. Max, bardzo dziękuję. Chciałbym pogratulować wygranej Maxowi. Gratulacje od Janka, Max. Ja dokładam się do gratulacji. Dzięki bardzo za przyjęcie zaproszenia od nas. Także, no cóż, panie i panowie, 3-0 dla Maxa w tym momencie. 9 punkcików zdobył Max, 2 punkty Janek. No i tak kończy się pierwszy pojedynek dzisiejszego wieczoru. Ja będę się za chwilę tutaj razem z zawodnikami, tak, żegnał z wami. Widzimy się w kolejnym streamie za około 40 minut, gdzie no, będzie można powiedzieć jeden z takich ciekawych pojedynków, bo zmierzy się dwóch zawodników, którzy coś czuję będą w pierwszym koszyku Mistrzostw Polski Juniorów, więc kto wie, może zobaczymy przedsmak jakiegoś ćwierćfinału, może półfinału. No ale to dopiero za jakieś 40 minut, serdecznie zapraszam. A dzisiaj zawodników proszę, żeby zostali ze mną, a z naszym czatem się żegnamy. Do zobaczenia. Ja jeszcze chcę pozdrowić swoich kolegów z PLSO. Dołączamy się do pozdrowień. Trzymajcie się. Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców. To też się dołączamy. To ja chciałbym pozdrowić wszystkich członków stowarzyszenia. Widzimy się za 40 minut, a panowie zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Do zobaczenia, trzymajcie się.